Ogólnie to ten boss jest trudniejszy niż pierwsze trzy na Mythiku, więc jakbym się tam nudzi, to dobrą alternatywą jest zabicie właśnie ich przed ostatnimi na HC. Sama walka trwa kurwa jakieś 15 minut, więc trochę tego będzie. Faza pierwsza. Zacznijmy od plam. Jest ich w chuj czasem i no i wychodzimy z nich. Jak widzicie, na kimś debuff wszedł dagger, to go leczycie i wszystko będzie dobrze. Gracze dostają też dotę z Withering Fire, która się stakuje. Dużo staków to przejebane i tu wchodzi Domination Chain na łeb. Duże fioletowe plamy, z których pojawiają się chainy. Unikacie plam i gracze blisko chaina zostają przez niego złapani, tracąc staki, ale za to ich przeciąga bijąc, a jak przeciągnie, to was wyjebie w kosmos. Jak ktoś ma dużo, to zostawcie mu łańcuch, żeby sobie wziął. Veil pojawia się w różnych postaciach przez całą walkę. Sylvanas robi ciemne plamy na ziemi, osoby co w tym stoją dostają wpierdol i heal absorba, którego dodatkowo spreadują na pobliskich graczy. Wailing Arrow, mechanika tankowa, który musi z tym po prostu spierdalać daleko i dobrze jest wtedy, bo bije mniej im dalej jest od rajdu. No i Heartseeker, ona tam dostaje jakieś zjebane staki, jak ma 3 to wypierdala burst tanka, zostawiając na nim dotę. Na 83% tak zaczyna się interfaza, w której Sylvanas redukuje damage na tyle, że nie warto jej bić. Robicie to co w fazie pierwszej, unikacie wszystkiego. Dodatkowo dochodzi Rive, czyli takie linie po całej platformie. Też unikać i Banshee's Veil to kółka na graczu, czyli spread. Nie kastujecie też na wybuch, bo dostaniecie Silence'a. Fazę drugą opowiem wam mniej więcej po kolei. Teleportuje was gdzieś do dupy i musicie iść do przodu przez mosty unikając mechanik. Jak na przykład Hunting Wave, czyli ciemne plamy wylatujące bezpośrednio od niej. Musicie się też śpieszyć, bo szmaciura ucieka, kastować ruin, które trzeba przerywać. Macie też kilka abilitek poznanych w fazie pierwszej i lekko zmieniony Veil of Darkness. Teraz zamiast jednej dużej ciemnej plamy z absorbem macie kilka mniejszych. Musicie też zawsze być mniej więcej blisko adów, dlatego że jak nie będziecie, to wipe. Idziecie przez most, interrupt, przechodzicie kolejnym mostem, interrupt i jest moment, w którym już można ją bić, aż znów wam spierdoli. Przechodzicie przez most, interrupt i pojawia się moment za dami. Macie ważne i mniej ważne. Ważne to Soul Judge, zostawiający debuff do dispela, summoner, który summonuje orby i trzeba je zbijać i Goliath, który po prostu siege'uje tank. Po adach zapierdalacie na kolejny most, interrupt i kolejne ady. Zabijacie, most, interrupt, ady. Zabijacie, most, interrupt i kolejny moment nabicie Sylvany, a z wam nie spierdoli. Zrespi na was na koniec parę adów i przeteleportuje krótko potem w fazę trzecią. Czyli jakoś po 9 minutach walki, gdzie się nic nie dzieje, zaczyna się prawdziwy encounter. Zauważycie, że jesteście na platformie. Podchodząc do podświetlonych krawędzi, przeskakujecie na kolejne platformy. Top mechanika to Banshee's Bane, czyli dota, która zostawia plamy po dispelu. Musicie operować miejscem na tyle, żeby wam się nie skończyło. Jeśli ktoś wejdzie w plamę, to ją zbiera, znów dostając dotę, więc uważać, żeby ich nie zbierać. Plamy spawnują się też pasywnie z Bane Arrows, musicie czyścić sobie wtedy miejsce. Tankowie dostają też Heartseekera, debuff z plamą i teraz najważniejsze, czyli Banshee's Fury. W skrócie ona coś odkurwa i bije parę sekund AoE Bright. Jest dobrze pod warunkiem, że nikt nie ma na sobie debuffa z plamą, gdyż za każdego podniesionego debuffa bije to więcej, więc musicie się upewnić, że przed tą mechaniką wszystko jest zdispelowane, inaczej pizda. Wailing Arrow, czyli ta mechanika, co tank odbiegał, trafia też teraz również innych graczy. Możecie też to grać w taki sposób, że raid na jednym końcu platformy, strzała na drugim, albo tak jak my wysyłać graczy za rołem po kolei na inną platformę. Shadow Dagger to linie lecące od Sylvany, łatwe do unikania. Jest jeszcze Wraith, czyli w końcu się wkurwi, zacznie to kastować i zniszczy platformy, więc musicie spierdalać na kolejną. Ilość platform jest ograniczona, to raz, więc DPS check, a dwa, jest w chuj mi problem z miejscem i zaleca się również czyścić platformy, na których was nie ma, żeby po przeskoczeniu mieć walkę na czysto. Cała trudność opiera się na pozycjonowaniu, ciągły spread z jednocześnie mocno ograniczonym miejscem i mechanikami, które nie wypaczają błędów. Jedna osoba przypadkowo podniesie plamę w nieodpowiednim momencie i może was to wyjebać. Walka trwa tak kurwa długo, że odpalacie BL na początku fazy pierwszej i w fazie trzeciej, no i takim akcentem kończymy ten tier. Mythic możecie śledzić u mnie na Twitchu, gdzie za każdego zabitego na progresie bossa rozdaję mounty ze sklepu i wbijać na Discorda czy fanpage'a po różne info. Reszta to wiadomo, łapa, subik i komentarz. Możecie dać też znać w komentarzu, jak wam siadło Sanctum of Domination.